Witam na kanale Kwasogranie. Ostatnio nie idzie nam za dobrze. 10. pozycja, Radomiak 14. Zobaczmy tabelę. Jeszcze raz będziemy mogli przeanalizować naszą sytuację w tabeli. No, 18 punktów zdobytych. Jesteśmy przed kolejnym meczem. No i tutaj, jak widzicie, spora strata do lidera Lecha Poznań. Walczymy przecież o obronę tytułu, więc musimy się spiąć, musimy coś zmienić. Sprawdźmy kalendarz. Jak wygląda na ten moment sytuacja? Jest mecz z Radomiakiem, potem są dwa mecze reprezentacji ŁKS, potem Braga, Villarreal. Okej, dobra, i teraz zobaczmy sytuację w tabeli, jeśli chodzi o Ligę Europy, bo tutaj wydaje mi się, że po prostu odpuścimy. No bo nie mamy szans. Dwa mecze, 7 punktów. No teoretycznie moglibyśmy powalczyć, ale wydaje mi się, że ciężko będzie Celtic Bragę. No zobaczymy po tym meczu z Bragą. Szkoda, że przegraliśmy ten mecz z Bragą, bo tutaj moglibyśmy mieć 4 punkty i spokojną jeszcze jakąś szansę matematyczną. No ale jest raczej ciężko. Musimy teraz podjąć ważną decyzję, czyli kto wystąpi w kolejnym spotkaniu w zespole, w spotkaniu z Radomiakiem Radą. Oferta transferu za Odegara. Odrzucamy. Rozmowa z zawodnikami. Rozważę jego prośbę. No właśnie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Atmosfera zespołu nie jest dla mnie ważna. No ciekawa metodologia. Hill zagra zamiast Verdonga. Hill. Szukamy Hilla. Hill zagra zamiast Verdonga. Bartosz, Żukowski zamiast Pyrki. Abrowicz, Amofa, Banku. Odegar, Hinokio, Fornaczyk, Terypowski, Listowski. Akollo tutaj wystąpi Wdowiak. Akollo zejdzie, zagra Szwedzik. Jest też Cebula Exposito, może tutaj Cebula zagra z Listowskim, a Cebula zagra z Listowskim. Chyba w ten sposób robimy. Szwedzika najwyżej mamy na rezerwie i teraz Drachala chciałbym dać za Jajeboe. Med zostanie. Fornalczyk, Odegar, Hinokio. Chyba w ten sposób zagramy. Czy Lebę za Brocha? Chyba tak. Lebę za Brocha. Spróbujmy w ten sposób zagrać. Banku na razie zostaje za Civicza. Szukamy wzmocnień na lewą stronę, bo tutaj Civicz nie dał nam tej jakości. Nie dał nam tej jakości. Henrique to będzie piłkarz, którego będziemy musieli na pewno w jakiś sposób wykluczyć z gry. Amofa, Hill. Tam swego czasu jeden z widzów polecił nam środkowego pomocnika z Belgii. Tutaj będziemy starali się, żeby został taki transfer przeprowadzony, aczkolwiek on teraz, z tego co patrzyłem, gra w Bordeaux, więc będzie ciężko pewnie go stąd wyciągnąć. Budżet pewnie nie będzie pozwalał na to, żeby kupić takiego zawodnika, ale będziemy próbowali. Teraz dobre przejęcie Hilla. Henrique, musimy to spotkanie wygrać. Henrique, Labrowicz przerzucił piłkę nad bramką. 5. minuta. Labrowicz ma już piłkę w rękawicach, podanie do Hilla, no i rozpoczynamy w końcu ofensywną grę naszej drużyny. Hinokio, Amofa, Żukowski, ajajaj, zatrzymany na Cavero ten atak, no i musimy wracać. Amofa wraca za Cavero, szybszy jednak zawodnik Radomiaka Radom, no i tutaj tylko szczęście pozwoliło graczom Puszy utrzymać ten wynik na poziomie 0-0.
Hill, Pinokio, Ornalczyk, do środka Cebula, Cebula jest w banku, Pinokio strzela, no i świetna interwencja bramkarza Radomiaka Radom. Pinokio próbował tutaj wygrać ten pojedynek z bramkarzem, no ale nie udało się tym razem. Odegar wrócił do składu, Żukowski, ojojoj, niebezpiecznie, Żukowski, Hill, dobrze banku, ale tylko na chwilę. Dabrowicz i Żudrożny. Najgorsze są mecze, które są rozgrywane pod presją. Tutaj musimy zważać na każdą akcję Radomiaka Radom. Jak widzicie, Radomiak Radom ciśnie od samego początku. Mamy problemy, żeby ułożyć to spotkanie pod nasze dyktando. I teraz Listowski wychodzi z tym kontratakiem, ale zobaczcie, co się dzieje. Od razu powstrzymany Listowski w banku. Jest szansa na jakąś akcję tutaj przeprowadzoną przez zawodników Puszczy. Teraz dobra piłka do środka, Fornalczyk, Odegar do Żukowskiego, Żukowski, centra, ajajaj, jeszcze strzał na bramkę Odegara. No i tutaj niestety 30 minuta 0-0, ale piękna akcja po stronie zawodników Puszczy. Amowa do Fornalczyka. Fornalczyk przytrzymał tą piłkę do banku. Świetna piłka do Pinokio. Pinokio jest Fornalczyk. Fornalczyk ma troszkę miejsca, ale tutaj bardzo dużo zawodników w zielonych strojach. Fornalczyk, Terujpowski strzela. No i niestety obok bramki to Terujpowski. Wcześniej próbował z główki zaskoczyć bramkarza Majchrowicza, bramkarza Radomiaka Radom. Daleka piłka, a Mofa będzie próbował na pewno tą piłkę przejąć. Tak jest, udaje się to zrobić. Fornalczyk i kolejna akcja zawodników Puszczy. Niestety Fornalczyk niedokładnie do Cebuli. Ruszają piłkarze Radomiaka Radom z kontrą, aczkolwiek tutaj troszkę ta kontra zahamowała. Odegar, piłka do środka. Stefanelli to jest zawodnik, który nieraz zdobył bramkę grając przeciwko Puszczynie Połomice. Teraz piłka do środka, dobrze Cebula do Odegara. No niestety tutaj pomyłka naszego gracza, no i musimy przejąć tą piłkę, musimy wracać w banku. Labrowicz, 45 minuta, na razie Radomiak Radom przed kolejną szansą zdobycia gola. Ciężka jest sytuacja Puszczynie Połomice, nie radzą sobie z grą. Wznawiamy spotkanie, na razie bez zmian, lekka przewaga Radomiaka Radom w tym spotkaniu, więcej tych akcji pod bramką Labrowicza. Musimy odpowiedzieć sobie w tym sezonie na pytanie, czy jesteśmy w stanie coś zdziałać pozytywnego, czy jesteśmy w stanie powalczyć o puchary, czy będziemy musieli totalnie przebudować drużynę, żeby cokolwiek zdziałać. Teraz piłkarze Puszczy atakują, dobra piłka do Fornalczyka, jest Listowski faulowany. 52 minuta, jest żółty kartonik dla zawodnika Radomiaka Radom. Pinokio będzie strzelał, piłka wycofana do Amofy, Amofa, strzał Amofy, jeszcze próbował Żukowski, obkręcił się Żukowski, ale no niestety, zbyt łatwo tracimy piłkę, no i to Radomiak Radom będzie próbował zaatakować kolejny raz, stwarzając sobie sytuację pod bramką Puszczynie Połomice. Teraz świetna piłka do Pedro Henrique, świetna piłka, muszą uważać piłkarze
puszczy, składa się do środka, ale Hill był szybszy. Fornalczyk. Fornalczyk. Hill. Piłka do Amofy. Amofa. Amofa. Dobra, piłka do Listowskiego. Listowski wypuścił tą futbolówkę do Fornalczyka. Jest Hinokio. Mamy Cebulę. Cebula i jest 1-0. 63. minuta. W końcu ta akcja udała się zawodnikom Puszczy Niepomice. Cebula zdobywa kolejną bramkę w barwach Żubrów. Zobaczymy jeszcze raz tą akcję. Bardzo fajne rozegranie. Przerzut piłki na drugą stronę. Hinokio, Cebula. Mamy gola na 1-0, ale musimy uważać, bo to Radomiak Radom przeważał całe spotkanie, a Puszcza Niepomice zdobywa gola. Same do Banku. Tutaj musi Banku walczyć, nie może odpuszczać. Świetna interwencja naszego zawodnika. Ajajajajajajajajaj. Labrowicz, no i niestety z przypadku, bramka z przypadku. Zobaczmy, co się stało. Pendrik Henrique, zdobywcą gola. Nie było spalonego. Zobaczmy tą bramkę jeszcze raz. Banku. Strzał z pierwszej piłki. Labrowicz, no nie miał za dużo do powiedzenia. Żukowski, Terłipowski. Terłipowski, tutaj będą chyba zmiany proponowane przez trenera Franka Kole. Tak zrobimy, wejdzie Cebula, wejdzie Otuwali. Zastanawiam się tak, Fornalczyk za Terłipowskiego, a tutaj Drahal. W ten sposób zagramy. Amofa do Terłipowskiego. Terłipowski jest Listowski. Listowski, no i niestety nadział się na jednego z zawodników Radomiaka Radom. Pedro Henrique, to jest, mówiłem, że to jest piłkarz, który uciągnie tą grę i zawsze jest zagrożeniem. Labrowicz, 77. minuta, będą zmiany w końcu w drużynie Puszczy Niepołomice. Postaramy się zdobyć zwycięską bramkę, ale może być trudno. Na ten moment deszcz widzę, że pada coraz mocniej. Boisko jest pełne wody, no i tutaj musimy mieć na uwadze tą trudność podczas gry. Wiadomo, że warunki są takie same dla obu drużyn. Nie może to być wymówka. Nie może to być wymówka. Teraz Hill traci piłkę. Hill, na szczęście Puszcza Niepołomice ma szansę teraz przeprowadzić atak. Żukowski, jest Fornalczyk na drugiej stronie, jest Listowski, Otuwali zrywa się, Otuwali zrywa się, będzie walczył, no i przegrywa ten pojedynek Otuwali. Banku do Odegar do Fornalczyka. Fornalczyk, gdyby tutaj odegrał tą piłkę do Hinokio, mielibyśmy po sprawie raczej. A tak, to Amofa będzie walczył z Pedro Henrique i tracimy drugą bramkę. Nie wierzę. Pozamiatane. Przegrywamy 2-1 i to jest już raczej pozamiatane. Żukowski, Fornalczyk. Teraz zebrał się Fornalczyk z indywidualną akcją, ale to kończy się na jednym z zawodników Radomiaka Radom. Teraz Stefanelli, Labrowicz. No i zobaczcie Państwo, jak to wygląda. Może się okazać, że nie doczekamy końca sezonu. Możliwe, że zostaniemy zwolnieni przed sezonem. Nie jest dobrze. Odegar. No, jak widzicie, musimy odrzucać.
Musimy odrzucać Hinokio, odrzucamy. Musimy odrzucać, bo jednak. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Exposito chce odejść, zawodnicy chcą odejść, bo nie grają, bo nie grają. Mecz z Norwegią przed nami. Eliminacja do Mistrzostw Europy to będzie na pewno ciekawe wydarzenie. Zachęcam Was do oglądania, a może nawet dzisiaj jeszcze w tym odcinku zagramy to spotkanie. Jeżeli chodzi o składy, zostanie Grabara. Tutaj jedyna zmiana za Kesza, zagra Puchacz. Pamiętacie, że ostatnio mieliśmy problem z Puchaczem, z Keszem. Chyba na ten moment tyle. W zmianach. Ruszymy tu. Wiadomo, że dostaną nowi zawodnicy w kolejnym spotkaniu szansę, no ale zagramy z Norwegią, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Na razie Tran Kolej jako menadżer reprezentacji polskiej sprawdza się bardzo dobrze. Ta taktyka większą ilością obrońców sprawdza się, więc może przeniesiemy tą taktykę do klubu, może przeniesiemy tą taktykę do klubu. Mamy też zawodników, którzy są w stanie zagrać w takiej formacji, no ale to wszystko przed nami. Puchacz. Puchacz, mówiłem, że ostatnio Keszyn jest wpisany tej pozycji, więc tutaj Puchacz ma podniesioną poprzeczkę, musi pokazać się z dobrej strony. Bednarek. Bednarek. Frankowski wraca za piłką. No i teraz akcja w drugą stronę, aczkolwiek Frankowski niestety podaje piłkę wprost pod nogi Haalanda. Na tego piłkarza na pewno musimy zwrócić uwagę. Haaland to jest gwiazda reprezentacji Norwegii. Na pewno zawodnik, który będzie tutaj dostawał najwięcej piłek podczas tego spotkania. Teraz Grabara. Mocny strzał zza pola karnego. Udaje się tą piłkę obronić naszemu bramkarzowi. No i ruszamy. Żukrowski. Kolejny rzut rożny. 10. minuta. Na razie dobrze blokujemy. Na razie dobrze blokujemy, aczkolwiek teraz błąd zawodników reprezentacji Polski. Fajnie, jakbyśmy tą piłkę w końcu wyrzucili z naszego pola karnego. Teraz możliwe, że uda się tą akcję przeprowadzić wzorowo. Żukrowski z Frankowski na boku. Dobrze, Frankowski rusza do ataku. Frankowski będzie szukał dośrodkowania. Tak jest, ale ta piłka nie znalazła drogi jednak do naszych napastników. Zaferis to jest piłkarz, na którego musimy zwrócić większą uwagę w tym spotkaniu, bo widać, że robi tutaj bardzo dobrą robotę. Teraz Frankowski. Zaferis czeka na piłkę w polu karnym. Jeszcze jedna futbolówka. Na razie bardzo dobra gra Norwegów. Żukrowski poradził sobie tutaj z piłkarzami z Norwegii. Piłka do Frankowskiego. Frankowski schodzi do boku. Frankowski, no ale jednak Norwegowie na pozycji. Pedersen z Białkiem próbują coś zrobić. Piłkarze reprezentacji Polski na razie bezsilni w tym spotkaniu. 26. minuta. Norwegia prowadzi kolejny atak na naszą bramkę. Norwegowie naprawdę w tym spotkaniu no, bardzo dobre zawody rozgrywają. Teraz Milik. Piłka do Frankowskiego. Frankowski. Udaje mu się uciec spod topora. Frankowski, świetne podanie do Białka. Białek, Zieliński będzie próbował pewnie rozegrać tą piłkę z jednym z zawodników, z napastników. Podanie do Białka tym razem nie dociera do niego, ale zamysł był jak najbardziej dobry. Teraz świetnie Walukiewicz, Bielik. Piłka do Żukrowskiego. Żukrowski jest Białek. Białek. Pierwszy strzał na bramkę reprezentacji Polski i mamy gola. 35. minuta. Zdobywamy bramkę.
Świetny strzał, świetna sytuacja reprezentacji Polski. Dobrze, Frankowski. Haaland na razie wyłączony z tych groźnych ataków. Teraz Puchacz, będzie miał szansę Puchacz pokazać się z dobrej strony. Piłka do Milika, Milik, jeszcze raz Puchacz. Przed pole karne jest Zieliński, Zieliński do Żukrowskiego, Żukrowski strzela, ale ten strzał nieudany. 43 minuta, 44, no i teraz Norwegowie zastanawiają się, czy będzie rozegranie krótkie, czy jednak dalekie podanie do Nusy. Świetny przerzut piłki. Jest Zieliński. Dobrze się tutaj Białek z Milikiem porozmawiają, aczkolwiek wszystko wszedł Pedersen, no i tutaj rozwiał wątpliwości, do kogo będzie należała piłka w kolejnym rozegraniu. Na szczęście prowadzimy. Pomimo lepszej gry Norwegów jest ta sytuacja na razie uspokojona. Nie możemy tutaj spocząć na laurach oczywiście, ale wydaje się, że na razie opanowaliśmy tą sytuację. Haaland przez większość spotkania pierwszej połowy był wykluczony z tych akcji. Grabar. I od bramki rozpoczęli piłkarze Franka Kole. Bednarek. Bednarek. Zrywa się Bednarek. Tam po lewej stronie Puchacz próbował dołączyć do tej akcji. 52 minuta, Norwegowie już zaczynają zmiany. Doskakuje Żukrowski, jest Frankowski tutaj, który to Frankowski, a nie Puchacz, podłączał się do tej akcji ofensywnej. No i Żukrowski. Mamy akcję w drugą stronę, jest Milik. Milik, piłka do Żukrowskiego, próbuje dogonić futbolówkę polski reprezentant. Piłka wycofana do Bielika, Bielik, Białek, Białek i mamy 2 do 0. Niestety nie, Białek pięknie, zobaczmy to, pięknie zmylił piłkarzy w polu karnym. Niestety nie był w stanie wykończyć tej akcji. 20 minuta, 20, zawodnik z 20 numerem, 59 minuta, no i dalej 1 do 0. Frankowski, Białek, Białek, Zieliński, no i Christiansen broni. Frankowski, Moder, na razie bez zmian. Zieliński, Żukowski, troszkę wychodzą, Bednarek. Bednarek, dobrze Frankowski, Frankowski, no ale niestety brakło tutaj. Frankowski za Nusą, Nusa. Grabara, no i dużo szczęścia można powiedzieć w tym spotkaniu Magrabara. Zrobimy zmiany. Wejdzie Benedykczak za Białka. Zalewski za Frankowskiego. Tutaj musimy w ten sposób zagrać. I Marchwiński, nie, Moder za Bielika. Zalewski za Frankowskiego. Frankowski podmęczony. Zalewski powinien utrzymać to dobre tempo z przodu. Puchacz,
Puchacz, zrywa się puchacz, piłka do Zielińskiego, Zieliński w tempo, Zieliński, dobra wrzutka, Benedykczak, pierwszy kontakt z piłką, mogło się to podobać, próbował opanować futbolówkę w polu karnym, no, na pewno troszkę Norwegowie strachu się najedli. Odegaard. Grabara, 78 minuta, Zieliński, Kozłowski, na razie nie, Zalewski, Żółkowski, aj błąd teraz Zalewskiego przy tym podaniu, musimy wracać. Grabara, piękna interwencja naszego bramkarza, 82 minuta. Cały czas zegar pokazuje 1-0 na reprezentacji Polski, ale teraz piękna akcja, piękna bramka Halanda. No zobaczcie, co ten zawodnik zrobił, co ten zawodnik potrafił. Z przodu zagra Włodarczyk i za Zielińskiego zagra Marchwiński. Musimy w ten sposób zrobić zmiany. Haland, no atakowali. Piękna bramka, zobaczmy jeszcze raz, tutaj nieupilnowany. Nieupilnowany Haaland złożył się do strzału. Grabara nie miał za dużo do powiedzenia przy tej bramce. Są zmiany. Wchodzi Włodarczyk, wchodzi Marchwiński. No zobaczymy, jak tutaj panowie piłkarze poradzą sobie w tych akcjach. Benedykczak, przerzut piłki Benedykczaka przez środek. Nie najlepszym pomysłem był. Ajajaj, mamy rzut rożny? Nie, faulowany był zawodnik z Norwegii. 87 minuta i obyśmy nie stracili w tych ostatnich minutach bramki. 1-1 to dobry wynik. No, mogło być lepiej, ale zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. Ojeżdżają w pole karne piłkarze Norwegii. Teraz szansa dla reprezentacji Polski, ale stracona ta okazja. Grabara. Sędzia już raczej nie pozwoli rozegrać rzutu rożnego, a jednak 93 minuta. Powinien sędzia już kończyć to spotkanie. Koniec spotkania 1-1. Czy jest to dobry wynik? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Jest to dobry wynik na ten moment. Zobaczmy statystyki. Przewaga drużyny Norwegii. Przewaga drużyny Norwegii. Szkoda, że nie możemy udzielić wywiadu pomyczowego. Zobaczmy, jak wygląda, jak kształtuje się sytuacja w grupie. Mamy drugą pozycję, więc nie jest najgorzej. Dwa zwycięstwa, jedna porażka. Ruszamy na mecz z Czechami. To będzie na pewno dobre spotkanie, mam nadzieję. Zapraszam Was serdecznie już na kolejny odcinek. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.